Mamy też z nami Martę. Martę Wierzbicką. Marta, wiecie, Marta marzy o tym, żeby być polską Natalie Portman. Piotr Kędzierski marzy, żeby być polskim Charlie Sheenem, a Abelard Giza marzy, żeby zostać polskim obywatelem. Podejrzewam, że wszystkie trzy się nie spełnią, bo Marta musiałaby skończyć studia. Nie szalałbym z tym, naprawdę, Marta, spokojnie. Dobrze, że się rozebrałaś po prostu do Playboya. Teraz czas na studia, tak to się odbywa. I wiecie, z tym drugim też bym nie szalał, bo Piotr Kędzierski raczej nie ma szans się stać polskim Charlie Sheenem, bo jest z nami też Tymon Tymański, któremu najbliżej do tego miana. Tymon ostatnio walił koks do rana z Krzyśkiem Unrugiem i w pewnym punkcie walnął taką kreskę, że stwierdził: okej, muszę iść po dzieci do przedszkola. Jest odpowiedzialnym człowiekiem, żartuje, to nie miało miejsca, naprawdę wyruchał Unruga. Słuchajcie, no Tymon nam radośnie powiedział kiedyś, że miał w swoim życiu epizod biseksualny, jak to bardzo śpiewnie ujął, podawał pałę w krzakach. To jest cytat, to jest na serio, on to powiedział. I powiedział, że przestał, bo to przestało być poetyckie. Od kiedy podawanie pały w krzakach jest poetyckie? Jeżeli tak by było, to Unruk jest Miłoszem. Słuchajcie, Tymon jest gwiazdą alternatywną muzyki, którego możecie znać między innymi z wywiadów Gali. Tymon, jakby to powiedzieć, Tymon zagrał kiedyś, ja się dowiedziałem tego z internetu, że kiedyś zagrałeś na otwarciu Rossmana. Podobno wypuszczali nową linię kosmetyków dla dzieci. Pod tytułem Jesteś tego warta, i Tymon zawsze powtarza to swoim kobietom, jesteś tego warta, choć to jest karalne. I Tymon używa jeszcze jednego kosmetyku, Taft na każdą pogodę, kiedy podaje pałę w krzakach. Słuchajcie, teraz Hubert Urbański, bohater naszego przedostatniego roasta, który zniósł wspaniale wszystkie docinki przez półtorej godziny ponad. Hubert ostatnio wytatuował sobie imiona swoich córek tutaj na kłykciach i ja uważam, że w tym wieku jeszcze powinieneś sobie tutaj walnąć pin do karty. Bo to, czekajcie, to było w hołdzie dla jego córek. Ja jeszcze bym w hołdzie dla twojej kariery na palcach u nóg jebnął sobie game over i wiesz, i będzie spoko. Abelard jest kabareciarzem, który postanowił się... No dokładnie, śmieszne, nie? Abelard jest kabareciarzem, który postanowił zrobić coś ambitniejszego i zajął się stand-upem i przez to gada ciągle o pierdzącym papieżu i straniu w kiblach. Więc wspaniała robota, kapitanie kabaret. I Abelard mi zarzuca: Antek, ty mówisz, że to jest słabe, że ja gadam o sraniu, a sam gadasz o ssaniu jąder w lesie przez dwóch kumpli. I to jest dla niego drażliwy temat, bo tak poznał Kacpra Rucińskiego. Ja w ogóle, dużo się mówi o tym, że Marta Wierzbicka chce pomniejszyć swoje piersi, ale ja poczytałem jej bloga i tak się zastanawiałem: Marta, może chcesz powiększyć sobie mózg? Bo sądzę, że możemy się wszyscy zgodzić, że Marta jest prawdziwą seksbombą, taką blond seksbombą, tak jak dla Krzysztofa Unruga Rutger Hauer. Słuchajcie, wszyscy wiemy, że Kuba Wojewódzki był ostatnio zaatakowany. I on nie jedyny. Piotr Kędzierski też został zaatakowany przed radiem. Jakiś bezdomny oblał go moczem. Już ogłosił się męczennikiem. Kędzior kiedyś prowadził, na Vivie prowadziłeś program z Tedę, Łebnięci, tak? Jak zobaczyłem Kędziora obok Tedy, to myślałem, że Kędzior prowadzi nową edycję Fat Killer z Zabójcy Tłuszczu. I mają tak szybko tracić u Tedego na wadze, jak oglądalność. Słuchajcie, będzie spoko. Ja w ogóle próbowałem wygooglać Piotra Kędzierskiego i Google mi odpowiedział: po co? Czy masz na myśli klocek w bidecie? Słuchajcie, Piotr Kędzierski... Tak, no poczekaj. Piotr Kędzierski wytatuował sobie coś głupiego, czy nie raz, ale imię swojej byłej dziewczyny. Jak ona ma na imię? Jak? Mała? Mama? Mama?
Julita chyba, tak? Czegoś tak. I po kilku latach, jak się rozstali, kapnął się, że to był błąd. Więc zatatuował to sobie szpakiem. Michałem Szpakiem.